co da nam łączną stopę zwrotu na poziomie około 70%. Takie było założenie. Byliśmy na odpowiednim systemie płatności. Wynegocjowaliśmy z deweloperem system płatności 10.90. Dzięki temu nie ponosiliśmy ryzyka wydłużenia inwestycji i tym samym zadziałała nam dźwignia w postaci właśnie wzrostu wartości nieruchomości w czasie. Dzisiaj opowiem Wam o ciekawym przypadku, mianowicie nabywałem przysłowiową dziurę w ziemi, no i sama budowa inwestycji bardzo mocno mi się opóźniła. Zobaczcie, jaki był tego rezultat. Cześć, jesteś na kanale Flip na Pierwotnym, gdzie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem właśnie w zakresie obrotu mieszkaniami na rynku pierwotnym. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w tym zakresie, to subskrybuj, lajkuj nasz kanał, a ja zapraszam Cię do oglądania. Ten film jest kontynuacją opublikowanego już materiału mówiącego o inwestowaniu w tak zwane dziury w ziemi. Link do tego materiału znajdziesz w prawym górnym rogu. Dzisiaj natomiast przedstawimy konkretny przykład związany właśnie z obrotem takimi dziurami w ziemi. Przedstawię Wam cały przebieg takiej inwestycji, która no niestety się opóźniła. No właśnie, stety czy niestety. Jak to wyglądało? Była to ciekawsza inwestycja w Poznaniu, wyróżniająca się w tej lokalizacji na tle konkurencji pod kątem jakościowym. Wiedziałem o tym, ponieważ pierwszy etap tej inwestycji został już wybudowany. Wiedziałem, jak wygląda. Zaczynała się budowa drugiego etapu. Sam początek, bo byliśmy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Ja zarezerwowałem dwa takie lokale. Jeden nabyłem sam, drugi ze wspólnikiem Maćkiem, który współtworzy ten kanał. Dwa małe mieszkania, 40-metrowe. Lokalizacja ciekawa w Poznaniu, mianowicie na Ramowice, charakteryzująca się tym, że w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o zakupie lokali, została zatwierdzona decyzja o poprawie komunikacji miejskiej i całej infrastruktury właśnie ulicy Naramowickiej. Poprawa tej komunikacji miejskiej charakteryzowała się tym, że sama ulica Naramowicka wcześniej kolidowała z trasą krajową 92 na Warszawę. Była to ulica jednopasmowa, gdzie na końcu tej ulicy były światła, no i niestety one powodowały bardzo duże zakorkowanie w tej lokalizacji. Mieszkańcy na Ramowiec nie mieli gdzie uciec z tej ulicy. Musieli jechać ulicą Naramowicką, żeby wyjechać z tej dzielnicy. No i niestety nie było to proste i bardzo długo trwało. Natomiast miasto postanowiło, że rozbuduje samą trasę Naramowicką do dwóch pasów, do ulicy dwupasmowej, oddzieli ulicę Naramowicką od trasy krajowej 92 przez odpowiedni węzeł komunikacyjny oraz do tego wybuduje nitkę tramwajową, co w naszej ocenie bardzo mocno poprawi sytuację tej lokalizacji. Tak myśleliśmy właśnie nabywając te lokale. Z tego względu właśnie wybraliśmy tą lokalizację, ale też tą konkretnie inwestycję, której koncepcja wyróżniała się na tle konkurencji ze względu przede wszystkim na ciekawszą elewację w postaci takich płytek klinkierowych, co widzicie właśnie na załączonym materiale z drona. Tak to wygląda obecnie, ale wtedy jak podejmowaliśmy decyzję, wybudowany był jedynie pierwszy etap tej inwestycji. Jeśli chodzi o rentowność, to planowaliśmy włożyć tam niecałe 30 tysięcy złotych i uzyskać również 30 tysięcy w 18 miesięcy, co da nam łączną stopę zwrotu na poziomie około 70%. Takie było założenie. Zarezerwowaliśmy mieszkania w lipcu 2020 roku. Płaciliśmy po 5 tysięcy złotych od każdego mieszkania na umowie rezerwacyjnej. Kwota ta była zadatkiem. No i czekaliśmy na podpisanie umowy przedwstępnej. Niestety mocno się to zaczęło wydłużać. Dlaczego? Dlatego, że deweloper nie uzyskał pozwolenia na budowę. Trzeba było złożyć pozwolenie zamienne. Cały proces uzyskania nowego pozwolenia na budowę mocno się wydłużył i finalnie podpisaliśmy umowę przedwstępną na zakup tych dwóch lokali. Osobne dwie umowy dopiero w październiku 2021 roku. No i normalnie taki przysłowiowy Kowalski, konsument chcący nabyć mieszkanie dla siebie, czy też nawet
inwestycyjnie na wynajem, mocno by się zdenerwował, dlatego że nabywając lokal w lipcu 2020 roku, podpisując umowę rezerwacyjną, oczekiwałby, że odbierze taki lokal z początkiem 2022 roku, a tak się nie stało. W październiku 2021 dopiero podpisywaliśmy umowy przedwstępne, a sama inwestycja została oddana do użytkowania w kwietniu 2023 roku, więc bardzo mocno się wszystko wydłużyło. Pierwszy lokal wystawiłem do sprzedaży wcześniej, ten, który nabyłem wspólnie z Maćkiem. No i osiągnęliśmy zysk na poziomie 70 tysięcy złotych po odjęciu wszystkich kosztów, więc wynik bardzo dobry, pomimo tej całej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że cały czas byliśmy na odpowiednim systemie płatności. Wynegocjowaliśmy z deweloperem system płatności 10.90, czyli niezależnie od tego, czy inwestycja się wydłuży, czy będzie o czasie, no my jedynie poświęciliśmy jedynie 10% kapitału całej wartości takich mieszkań. Czyli w tym wypadku było to niecałe 30 tysięcy złotych i spokojnie mogliśmy sobie na tą inwestycję czekać. Byliśmy w tym wypadku zabezpieczeni, że jeżeli deweloperowi się inwestycja opóźni, to płatność 90% właśnie będzie dopiero po pozwoleniu na użytkowanie. To był odpowiedni zapis, który mówił o tym, że 14 dni po pozwoleniu na użytkowanie dopiero wpłacamy 90% wartości nieruchomości. Więc dla nas, szczerze mówiąc, było to na rękę. Natomiast co się stało w przypadku drugiego mojego lokalu? Początkowo drugi lokal chciałem sobie zostawić i przeznaczyć go na wynajem, czyli wykupić to mieszkanie i nie wystawiać na rynek. Ale stwierdziłem jednak, w przypadku pierwszego, jak uzyskaliśmy 70 tysięcy, a to wystawię dużo wyżej i zobaczymy, co się stanie. Jeżeli osiągnę odpowiedni zysk, no to w takim razie go sprzedam. No i finalnie z planowanych początkowo 30 tysięcy zysku przy pierwszym lokalu zarobiliśmy 70 tysięcy, a przy drugim zarobiłem już po odjęciu wszystkich kosztów 106 tysięcy złotych, co dało mi łączną stopę zwrotu na poziomie 280%. No i zdecydowałem się na sprzedaż, nie zostawiłem sobie tego lokalu. Czyli przysłowiowy konsument byłby zdenerwowany, że dostał dopiero mieszkanie w maju 2023 roku, a ja byłem bardzo zadowolony, ponieważ w styczniu nastąpiła sprzedaż tego lokalu i zarobiłem 106 tysięcy złotych. Po upływie 15 miesięcy od zainwestowania 10%. Dlatego, że w październiku 2021 włożyliśmy 10% w tą inwestycję, a sprzedaliśmy w styczniu 2023 roku. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że zadziałało tutaj kilka czynników. Pierwszy to odpowiednio wynegocjowany harmonogram płatności. Dzięki temu nie ponosiliśmy ryzyka wydłużenia inwestycji i tym samym zadziałała nam dźwignia w postaci właśnie wzrostu wartości nieruchomości w czasie. Po drugie, zadziałała dźwignia zewnętrzna w postaci napływu kapitału zewnętrznego, który poprawiał całą infrastrukturę dookoła tej lokalizacji i tym samym dookoła tej inwestycji. Dzięki czemu ta inwestycja rosła na wartości dodatkowo oraz inne inwestycje deweloperskie w danej okolicy. A po trzecie, dlatego, że tą inwestycją zainteresowani byli klienci gotówkowi. Z racji wyższej jakości, w postaci ciekawie wyglądającego budynku, też zastosowanej technologii oszczędności energii, paneli fotowoltaicznych, które zostały zastosowane w ramach tej inwestycji, no i całego efektu wizualnego. Dlatego podsumowując, warto inwestować w dziurę w ziemi. W tym wypadku stopa zwrotu to 280%. W skali roku. Ale jeżeli zagrają Wam te wszystkie czynniki, które weźmiecie pod uwagę, czyli będziecie wybierać odpowiednie lokalizacje, odpowiednie inwestycje w relacji do całego rynku i odpowiednie układy mieszkań, bo do takich będziecie mieli dostęp na samym początku inwestycji, to nawet opóźnienia, które mogą się zadziać, nie będą działały na Waszą niekorzyść, tylko pozytywnie mogą wpłynąć na finalny wynik. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak działać na rynku pierwotnym, no to śledźcie nasz kanał, będzie dużo więcej takich ciekawych przypadków. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia.